Dzień dobry. W kolejnym odcinku z cyklu W poszukiwaniu horyzontów mam przyjemność gościć Katarzynę Domańską, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego do spraw sportu powszechnego i szkolenia. Mam nadzieję, że teraz... Tak to się teraz nazywa. Tak to się nazywa. Nie będziemy się tutaj tytułować, bo z Kasią znamy się kupę lat. Kasię poznałem na swoim kursie instruktorskim. Wtedy to się młodszy instruktor nazywał. Kasia prowadziła zajęcia, bardzo fajne. Do dzisiaj zresztą z wiedzy nabytej korzystam. No i właśnie cieszę chciałem dzisiaj pogadać o instruktorach. Pamiętasz w ogóle ten nasz kurs? Trochę pamiętam, bo tych kursów było dużo, a ten nasz kurs akurat był 100 lat temu, można powiedzieć. No tak. Ale pamiętam, są takie kursy, które się pamięta długo. To, co mnie cieszy, to, że co jakiś czas spotykam się z ludźmi, którzy gdzieś tam przewinęli się przez nasze szkolenie. I to, co mi najbardziej cieszy, to to, że zajmują się tym żeglarstwem w takim profesjonalnym wymiarze, żeglarstwem szkoleniowym. Wyznaczają standardy, wyznaczają jakość, więc ta nasza praca nie poszła na marne. Hmm. Ja to się zawsze śmieję, że jak ktoś mnie sprzed tylu lat pamięta, to musiałem nieźle zajść za skórę, a potrafię. No, byłeś dociekliwy, to pamiętam. Dobra, Kasiu, mam trochę pytań do ciebie i od widzów i swoich odnośnie właśnie tych szkolenia instruktorów. Może tak luźno zacznijmy, co dla ciebie jest najtrudniejsze w pracy instruktorskiej? Niespójność przepisów to jest chyba najtrudniejsza rzecz i to, że w którymś momencie uwolniono ten zawód instruktora i to wprowadziło po pierwsze duży bałagan na rynku instruktorskim, szkoleniowym instruktorskim, wprowadziło dużo byle jakości, wprowadziło dużo łatwości pozyskania dużych uprawnień, nie mając żadnych kompetencji. To bardzo utrudnia, żeby teraz pilnować jakości, pilnować standardów, wyznaczać, podnosić tą poprzeczkę, bo tak to sobie wyobrażam, że ma być coraz lepiej. I trudno odnaleźć się na tym rynku. To jest naprawdę chyba najtrudniejsze w tej chwili. Ale liczę na to, że w końcu zostanie i ten rynek uporządkowany. No tak się mówi, że powinien sam rynek, czyli pieniądz, uporządkować, aczkolwiek... Mimo wszystko uporządkuje, bo sam pewnie wiesz, że gro firm, gro ośrodków szkoleniowych, gro klubów żeglarskich, czy nawet w projektach są określone konkretne uprawnienia i to bardzo często jest instruktor sportu z zaznaczeniem na przykład sprzed 2010 roku lub instruktor danego związku sportowego, więc gdzieś ten rynek to też weryfikuje, ale też jest duża furtka na inne poczynania. No, to prawda, bo generalnie u siebie w firmie nie wszyscy u mnie instruktorzy są instruktorami żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego. Bo nie muszą. Nie muszą. Ale jak ktoś przychodzi, pyta o pracę, jest to na pewno dla mnie atut, jak się przedstawia, że jest nauczycielem żeglarstwa bądź instruktorem PZŻ-u. Dalej muszę go poznać, bo to wiadomo. Ale jakiś tam plus na pewno jest. A czy jest coś takiego, czego nie lubisz w pracy instruktora? Nie lubię oceniania i egzaminowania. Ponieważ robię to też zawodowo, pracując na uczelni i to jest ten element, który jest trudny. Pomimo tylu lat pracy szkoleniowej, on jest zawsze trudny. Ja się do tego bardzo mocno przygotowuję, bo chcę, że nawet ta osoba, której musisz powiedzieć, że coś jest jeszcze nie tak, coś jest do dopracowania, to żeby wyszła z takiego egzaminu, który nawet niekiedy nie zda, że zrobiła kawał dobrej roboty i niewiele zabrakło, żeby popracować dalej, albo dać jej do zrozumienia, to nie jest twoja bajka, poszukaj czegoś innego, bo tutaj się nie uda. I to jest trudne do powiedzenia. Ja tego nie lubię. Lubię pracować z ludźmi, lubię widzieć ten progres. Jak zaczynam, ktoś przyjeżdża na kurs pierwszego dnia, jeszcze tak nie bardzo umie się odnaleźć, jak ci ludzie się rozwijają, jaki ten progres następuje, nawet przez te 10 dni. I jak wyjeżdżają odmienieni, zmienieni, z jakimś pomysłem na siebie, albo tacy, którzy mówią, no robię te uprawnienia, ale to jednak nie moja bajka, ja jednak nie chcę nikogo szkolić. Więc fajnie, że taka samoświadomość następuje pod wpływem naszej wspólnej pracy. Druga rzecz, ja też od tych wszystkich ludzi, często młodych stażem, dużo się uczę. Za każdym razem. No, inne spojrzenie. Tak, tak powiem, to jest taka świat, ogromna nie? wartość dodana. Ogromna wartość dodana, która nie pozwala ci po pierwsze spocząć na laurach, a po drugie wejść w taką rutynę. Bo każdy jest inny, każdy ma inne doświadczenia z innego ośrodka, z innych jachtów, z innych akwenów, ale też z innym spojrzeniem. I to zarówno to jest inne spojrzenie od bardzo młodych ludzi, którzy patrzą przez pryzmat nowoczesności, czasami pójścia na skróty, czasami niekoniecznie, czy przez pryzmat ludzi bardzo doświadczonych, którzy
są już seniorami na emeryturze, posiadają duże uprawnienia, na przykład żeglarskie, i chcą teraz tą swoją wiedzą się podzielić, ale chcą to robić świadomie i dobrze, a nie tylko intuicyjnie, i przychodzą na kurs na przykład nauczyciela żeglowania. To jest też imponujące. Tak, to pamiętam ze swoich początków, zanim trafiłem przecież na kurs instruktorski, to 2 lata prowadziłem, nazwijmy to, szkolenia. To trudno nazwać szkoleniem w klubie swoim. No i tak jak mówisz, intuicyjnie, i powielałem błędy moich starszych kolegów, i mam nadzieję, że kursanci z tamtych pierwszych 2 lat, jak nie oglądają, no to już chyba morderstwo by się przedawniło, to już nic do mnie nie będą mieli, już tak? Nie. Ale to był dramat. Oczywiście wydawało mi się, że robię to zarąbiście. Dobrze, ale to myślę, że każdy miał takie początki, że robił to intuicyjnie, na podstawie takiej swoich obserwacji, swoich nauczycieli. Trafialiśmy na różnych, bardzo dobrych i średnich, ale początki takie były, że robiliśmy to po prostu intuicyjnie. No dobra, to jak zostać instruktorem żeglarstwa? Instruktorem żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego. Polskiego Związku Żeglarskiego. No u nas jest ta hierarchia ustawiona. Celowo jest ta hierarchia ustawiona, żeby po prostu ci ludzie nabywali kolejnych kompetencji i w zakresie wiedzy, i w zakresie umiejętności. Więc dzisiaj, w obecnie jeszcze obowiązującym systemie, później powiemy, co się ma zmienić, pierwszym stopniem jest nauczyciel żeglowania Polskiego Związku Żeglarskiego. To ma być taki asystent. On celowo nazywa się nauczyciel, chociaż z drugiej strony ten nauczyciel wydaje się, że ma bardzo duże kompetencje. On jest bardziej takim asystentem, dlatego że zmiany w 2013 no, wrzuciły nam do jednego worka i młodszego instruktora żeglarstwa, i instruktora żeglarstwa. Ten młodszy instruktor żeglarstwa nie miał pełnych kompetencji, a nagle mógł być egzaminatorem, mógł być kawurzetem, mógł być wszystkim, więc tutaj nastąpiło takie trochę nieporozumienie, stąd zmiana. I to ten nauczyciel żeglowania PZŻ to jest taki dawny młodszy instruktor żeglarstwa. To jest podstawowy stopień, on ma bardziej się skupić na tej stronie praktycznej i tutaj umieć poprowadzić zajęcia na wodzie. Wymagania nie są żadne wygórowane, bo to jest posiadanie stopnia patentu żeglarza jachtowego, 18 lat celowo, żeby można pracować z nieletnimi, i posiadanie średniego wykształcenia, tak jak to wynikało zresztą przy instruktorze sportu z ustawy. Więc z żadnych dużych ani staży, ani jakiegoś doświadczenia, po prostu to jest takie od zera, to często są maturzyści, którzy chcą mieć pomysł na siebie, albo też i sportowcy, którzy nie robili jakiejś kariery, przestali pływać, ale chcą w tym żeglarstwie być, gdzieś tam funkcjonować, i to jest taki najmniejszy stopień. I potem już jest ten właściwy instruktor żeglarstwa PZŻ. Większe i kompetencje, i zakres swoich uprawnień. Tu już stawiamy na morskie doświadczenie, więc i stopień sternika morskiego, i motorowodny, żeby ten patent motorowodny jest celowy, bo tam gdzieś takie pytanie się pojawiło. Tak. I powiem dlaczego, żeby umieć operować po prostu lekką łodzią motorową. Chodzi o pontony, chodzi o asekurację, o pływanie pod nadzorem, bo doświadczenie nas nauczyło, że pływanie na silniku na dużym jachcie to co innego niż te lekkie pontony, i wiele takich niezbyt przyjemnych sytuacji było, stąd wymagamy. Nie jest to żadne duże, jak wiesz, uprawnienie, więc, a jednak ułatwiające życie i usprawniające już prowadzenie szkolenia żeglarskiego jako instruktor żeglarstwa, który może być kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego, więc odpowiada za wszystko, za pływanie pod nadzorem, za zabezpieczenie szkolenia, i takie uprawnienia uważamy, że powinny być. Tak, bo żeby była jasność, ja Kasi wysłałem wcześniej pytania, my tutaj trochę jesteśmy umówieni, ale chodzi o to, żeby przekazać Wam informacje, a nie tylko tutaj zrobić wywiad w stylu redaktor nęka polityka. Nie, nie, nie. A właśnie, żeby to było merytorycznie, żeby ewentualnie przygotować i poszukać jakieś tam. Natomiast zagadnienia. Moje pytanie właśnie odnośnie tego motorowodnego, no to było, no, wynikało z samego rozporządzenia. Rozporządzenia, tak? Jachtowy sternik morski z automatu ma uprawnienia motorowodne. Aczkolwiek miałem w ubiegłym roku 2 instruktorów żeglarstwa, którzy przyjechali do mnie do Kalisza poćwiczyć 2 godziny na właśnie małej motorówce, tylko manewry, legitymując się już jachtowym sternikiem, przepraszam, motorowodnym sternikiem morskim, ale na zasadzie, że no ale my chcemy umieć, nie? No i o to też nam tutaj chodzi, bo myślę, że to by było mocno nieprofesjonalne, że ktoś, kto jest instruktorem żeglarstwa, jest kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego, odpowiada zarówno za uczestników, odpowiada za kadrę,
No i sobie nie radzi na małej motorówce, żeby precyzyjnie podejść do łódzki, zwrócić na coś uwagę, odpłynąć. No, no byłoby to nieprofesjonalne i to z tego wynika, aczkolwiek tak jak mówisz, no przepisy umożliwiają nieposiadania przepisami, a życie życiem, umieć a poza trzeba. Tym chcemy, żeby to było po prostu profesjonalnie. Mhm. Dobra, czyli tak, chcemy być instruktorem, no to muszę najpierw mieć żeglarza i idę na nauczyciela żeglarstwa. Z tym, że muszę jakiś tam poziom sobie reprezentować. Tak, jest egzamin wstępny, to tak może egzamin wstępny za dużo brzmi, taki egzamin kwalifikujący. On jest z poziomu żeglarza jachtowego, więc naprawdę żadne wygórowane wymagania. Najczęściej dajemy jakiś test na żeglarza jachtowego, sprzed iluś tam lat, no bo tych, które są też obwarowane przepisami, nie można udostępniać. Nie można udostępniać. I taki test każdy kandydat na nauczyciela żeglowania pisze i również ma egzamin praktyczny z manewrowania pod żaglami na silniku, też w zakresie żeglarza jachtowego, więc z podstawowych manewrów, czy potrafi je zrobić. Dlaczego? Dlatego, że te kursy są na tyle krótkie, że w ciągu 10 dni nie jesteśmy w stanie nauczyć kogoś manewrować na jachcie, i jeszcze nauczyć go metodycznie prowadzić zajęcia. Jest tego za dużo. Program jest dosyć mocno jednak obłożony, więc te dwie rzeczy się nie uda. Więc jak ktoś przyjeżdża i nie posiada umiejętności, nie posiada wiedzy merytorycznej z zakresu żeglarza jachtowego, no to trudno mu będzie przygotować się do tego egzaminu. A jak wiemy, tutaj jeszcze obowiązują zasady, które były kiedyś wcześniej, że żeby przystąpić do egzaminu na nauczyciela żeglowania, trzeba mieć ukończony kurs. Bez ukończenia kursu nie można. Również kawurzec kursu instruktorskiego może powiedzieć, że ktoś nie może przystąpić do egzaminu. I takie sytuacje się zdarzały, ponieważ nie opanował materiału, który... Nie ukończył tego szkolenia. No i generalnie, jeżeli, bo to też się z tym spotykałem, kupę lat już instruktorów nie szkolę. Może wrócę do tego, ale jeszcze w nie najbliższej przyszłości. To spotykałem się z tym, że dużo osób właśnie przychodziło na zasadzie, że a idę na kurs instruktorski, to podszlifuję swoje umiejętności. To nie jest ta droga. To nie jest ta droga, aczkolwiek też nie rozstajemy się od razu z takimi osobami, ale uczciwie mówimy. Twój zakres umiejętności, na przykład praktycznych, może spowodować, że nie będziesz w stanie przystąpić, że nie dopuścimy cię do egzaminu i twoja decyzja, czy chcesz zostać, pouczyć się i zobaczyć, czy jesteś w stanie nadrobić, bo nieraz jest tak, że komuś nie idzie i nagle pach zaskakuje i jest takim czarnym koniem wręcz egzaminów, bo gdzieś tam coś było ukryte, wyciszone i ktoś świetnie sobie radzi, bo takie sytuacje też są. Ale uczciwie mówimy, gramy w otwarte karty, że zostaje na własne ryzyko, jeżeli oczywiście chce, jeżeli chce zrezygnować, bo może nie zdążyć się przygotować do egzaminu, nabyć tych wszystkich kompetencji, to ma prawo zrezygnować. Mhm, czyli potem zostaje nauczycielem żeglarstwa tak. I chce zostać instruktorem już tak, pełnym. I wtedy musi zrobić już ten staż szkoleniowy zakończony egzaminem. Te 30 dni musi tam zrobić pracować jako instruktor, wykazać się prowadzeniem zajęć i teoretycznych, i praktycznych. Ma potwierdzenie od KWŻ-a, że takie zajęcia prowadził, w jakim zakresie, na jaki patent. A słuchaj, bo no to oczywiście można u Was na stronie wyczytać te szczegółowe wytyczne, tam tak, jest dość jasno opisane, natomiast tam znalazłem taki zapis, że te kursy, na których zdobywa się staż, muszą być zgłoszone w OZŻ-cie. Ja nie zgłaszam swoich w OZŻ-cie, a jeżeli prowadzę na przykład na morskiego i mam nauczyciela żeglarstwa, czy taka opinia ode mnie mu się liczy? Jestem liczy w końcu się, instruktorem tak, bo żeglarstwa. Nie zamykamy się tylko na działalność naszych członków, więc klubów OZŻ-ów. Jesteśmy otwarci, tym bardziej, że mamy dużo współpracy z podmiotami upoważnionymi, które przeprowadzają egzaminy, więc tym samym osoby, które są kandydatem potem na instruktora żeglarskiego i żeglarstwa PZŻ-u, mogą tam stażować, mówiąc tak kolokwialnie. I jeżeli dostajemy od takich osób właśnie opinie, które nie są potwierdzone przez OZŻ, to od tego jest komisja do spraw sportu powszechnego i szkolenia i wówczas ona potwierdza taką opinię. I tutaj jak najbardziej jesteśmy otwarci i każda taka opinia potwierdzona przez KWŻ-a, oczywiście osobę, która miała takie uprawnienia, więc jestem instruktorem, egzamin był przeprowadzony,
jest jak honorowana. No jak i tak potem czeka go szkolenie i egzamin. Szkolenie na końcu. I egzamin, ale jesteśmy tu otwarci, tym bardziej, że współpracujemy, tak jak powiedziałam, z wieloma podmiotami, prowadzimy nawet dedykowane szkolenia dla konkretnej szkoły, konkretnego ośrodka, który wcale nie jest członkiem PZŻ-u. Aha, czyli też tak można. A też jest, tak można. Jest jeszcze, bo oczywiście my się tu skupiamy na tym żeglarstwie takim rekreacyjnym, bo tak naprawdę ono mnie najbardziej interesuje, mnie bo jeszcze macie, jeszcze macie instruktorów deskowych i lodowych. Tu trudniej, deskowych nie pamiętam, kiedy było ostatnie szkolenie i egzamin, już naprawdę dawno. Jeżeli chodzi o lodowych, instruktorów co roku jest podejście do tematu i różnie to bywa z aurą. Jak aura pozwala doprowadzić szkolenie i egzamin do końca, to się odbywają, ale to jest najczęściej jeden, maksymalnie dwa takie szkolenia w roku, ale są. Tutaj przoduje Warszawa, mamy też osobę, która odpowiada za to szkolenie lodowe w komisji, to jest Maria Oleksy i ona te szkolenia instruktorskie, instruktora lodowego prowadzi, również egzaminy, ale tak jak mówię, no pogoda bywa różnie. Oni to dopiero zależą od pogody. Oni są bardzo mocno zależni od pogody i to jest trudne, ale taki stopień też jest. A powiedz mi, bo jest jeszcze o jeden stopień instruktorski, pewnie mało kto o nim wie, kto nie działa w szkoleniu instruktorów, tak zwany instruktor wykładowca. Tak, instruktor wykładowca, zamysł jak powstał wcześniej, to był taki, że miał być taki trochę honorowy tytuł. Jak ja zaczęłam się zajmować i odpowiadać za tą, powiedzmy, działkę szkoleniową w PZŻ-cie, uważałam, że taki tytuł jest potrzebny właśnie w szkoleniu instruktorskim. Żeby to był tytuł, stopień dla osób, które będą szkoliły instruktorów, więc będą doszkalały się, rozwijały w kierunku właśnie szkoleń, prowadzenia szkoleń instruktorskich. To miał być taki stopień i on taki jest teraz, dedykowany kadrze instruktorskiej, szkolącej instruktorów, bo to jest trochę inne szkolenie, to jest trochę węższe grono, trochę powtarzających się osób, ale też trochę więcej od nich wymagamy, żeby jednak byli na bieżąco z przepisami, a jak wiemy, różnie to bywa, żeby doskonalili swój warsztat pracy, żeby mieli tą umiejętność przekazu wiedzy, tą umiejętność komunikacji i tą umiejętność poszerzania swoich też horyzontów, żeby też tym instruktorom coś więcej dać niż to, co się dzieje na patenty, bo tam jest stricte określony ten program tu też, ale tutaj tą poprzeczkę trzeba podnieść wyżej. Mhm. I coś, co tutaj mi się na przykład w tym instruktorze wykładowcy bardzo podoba, bo obydwoje z Kasią jesteśmy instruktorami wykładowcami, aczkolwiek Kasia jest lepszym instruktorem wykładowcą ode mnie, bo ja tylko mogę się tytułować tytułem instruktora, a ty masz pełne uprawnienia. Pełne uprawnienia, bo co 5 lat trzeba odnowić. I to jest super, tak? I uważam, że to jest super i zwłaszcza na tym poziomie szkolącym kadrę instruktorską, no to musimy wykazać się i stażem, że prowadzimy te szkolenia instruktorskie, że prowadzimy szkolenia żeglarskie, że rozwijamy się, więc uczestniczymy w różnych formach doszkalania, chociażby tych naszych konferencjach szkoleniowych, które co roku się odbywają i jest zawsze specjalny blok poświęcony kadrze szkolącej instruktorów. I raz na 5 lat musimy takim stażem, tak jak w przypadku egzaminatorów jest to raz na 3 lata, więc tutaj raz na 5 lat wykazać się takim minimalnym doświadczeniem, że jednak jesteśmy aktywni. Wynika to też trochę z doświadczenia, bo pamiętam, jak nagle jakiś ośrodek chciał zrobić szkolenie instruktorskie, byliśmy jak najbardziej za tym, bo chcemy, żeby jak najwięcej tych ośrodków szkoleniowych prowadziło szkolenia instruktorskie. Ale niestety kadra prowadziła to kilkanaście albo kilkadziesiąt lat wstecz i nie zadała sobie trudu, żeby zobaczyć, jakie są wytyczne albo chociażby co się zmieniło w przepisach państwowych. I były szkolenia i nikt nie zauważył, że prawie 10 lat temu zmieniły się przepisy. Więc to wtedy tak wygląda bardzo nie w porządku. No tak, tak. I to powiem szczerze, że to mi się podoba i generalnie jak będę chciał wrócić, to wiadomo, ścieżka jest otwarta, muszę znowu zacząć szkolić, ale to w takim razie czemu na przykład w instruktorze nie ma czegoś takiego? Zobacz RYA na przykład, tak, co 5 lat odnawiają. Też mi się to bardzo podoba. Wydaje mi się, że chyba jeszcze jako środowisko instruktorskie nie jesteśmy do końca na to gotowi. Że jednak
Nawet w przypadku instruktora wykładowcy, czy innych, czy zmiany stopni, zawsze jest takie oburzenie środowiska, jak to? Ja zrobiłem uprawnienia tam 20-30 lat temu, ktoś mi je chce zabrać. Nie, nikt nie chce zabrać, bo nawet nie mamy takiego prawa i takiej możliwości. Bardzo dobrze. Chcę, żebyś uaktualnił swoje uprawnienia. Ale tu, że tak powiem, opór środowiska jest bardzo duży. Aczkolwiek chcemy się do tego przymierzyć. Ja uważam. Ale opór środowiska naprawdę u nas jest bardzo duży, ale nawet tak po sąsiedzku patrząc, nie do końca może no, woda w innej postaci, instruktorzy narciarstwa, tam co 5 lat jednak oni muszą te swoje uprawnienia uaktualniać i jest to normalne, ale mają to przez wiele lat wypracowana ta tradycja, u nas tego jeszcze nie ma, ale tak jak mówisz, byłoby to zasadne. Tutaj pytanie od widza odnośnie instruktora sportu i uwolnienia zawodu. Widz posiada legitymację instruktora sportu i pyta się, czy planujecie weryfikację tego, że przychodzi z instruktorem sportu i poproszę mi dać instruktora PZŻ-u. Tak zrozumiałem to pytanie. To nie, to na pewno nie. Tym bardziej, że PZŻ też ma instruktora sportu PZŻ-u, więc... Bo tu trzeba pamiętać, że trochę inny zakres i kompetencji i zakres działań jest instruktora sportu właśnie w sporcie wyczynowym i instruktora żeglarstwa w sporcie powszechnym. Tu bardziej nastawiamy się na takie szkolenie rekreacyjne, na przygotowanie do zdobycia patentów. I jeżeli mówimy o instruktorze sportu, no jest to nastawienie na proces treningowy, więc trochę różne rzeczy, różny aspekt, jedno żeglarstwa, ale trochę innymi tematami jednak się zajmujemy. Trochę inaczej prowadzimy te zajęcia, tu z jednej łódki, gdzie mamy swoich kursantów na jednym pokładzie, tu z motorówki mamy kursantów na 10 różnych pokładach. Niby niewiele się różni, a jednak się różni. Doświadczenie pokazuje, że jedni i drudzy sobie gorzej radzili, zamieniając się rolami, bo brakowało im po prostu wiedzy, umiejętności, a może nawet świadomości pewnych rzeczy, że lekka łódka sportowa, możemy sobie robić szybkie zwroty, natomiast już na łódce balastowej trochę trzeba o to bezpieczeństwo inaczej zadbać. I to w każdą stronę działa. I dlatego pracujemy teraz, to do czego też chciałam przejść, nad... Póki co robocza wersja One System PZŻ. No właśnie, uprzedziłaś moje pytanie o planach, ale powiedziałaś mi, to już oddaję Ci zupełnie głos. I nawet sobie tutaj otwieram, bo dokument jest dosyć świeży. Pracujemy od kilku miesięcy wspólnie nad takim dokumentem. Pracują tutaj i przedstawiciele sportu, i przedstawiciele właśnie tego szkolenia powszechnego. I chcemy zrobić One System, który ma być taką odpowiedzią na kształcenie obu grup w ramach jednego programu, w ramach jednego systemu czy jednego dokumentu. I tutaj ma on postawić na rozwój umiejętności wiedzy w tych różnych aspektach i sportu wyczynowego, i sportu szkoleniowego, żeby dać taką możliwość poprowadzenia jednych i drugich zajęć przez jedną osobę. Oczywiście później będzie następowała specjalizacja, ale takie dwa pierwsze stopnie to ma być asystent nauczyciela żeglowania, potem ma być nauczyciel żeglowania. Ten asystent ma być dla tej najmłodszej grupy. To bardziej zapotrzebowanie na tego asystenta wyszło ze środowiska sportu wyczynowego. Że to jest młodzież, która kończy te 14-16 lat, nie kontynuuje swojej kariery żeglarskiej, sportowca, zawodnika, a chcieli, żeby, nie mają pomysłu, jak gdzieś zaimplementować tą wiedzę, te umiejętności tego zawodnika i żeby on został w tym klubie, w danym ośrodku, to żebym miał takie uprawnienie asystenta. Asystent więc, brzmi znacznie lepiej dla takiej młodej osoby niż tam wolontariusz. Tak, i takie podstawowe informacje, podstawową wiedzę, podstawowe umiejętności ma nabyć. On nie ma być pełnoletni, on nawet nie musi posiadać żadnego patentu. On ma po prostu wykorzystać tą swoją wiedzę, podstawową wiedzę, umiejętności, które nabył, dostać jeszcze takie kompetencje w zakresie postawy, żeby jednak wyznaczać pewne standardy dla tych właśnie młodych ludzi, żeby zatrzymać ich w klubie i takim podstawowym zajęcia zarówno na jachcie prowadzenia, jak i z motorówki tych zajęć dla najmłodszych adeptów, właśnie być takim asystentem. To jest nasz pomysł, żeby tych młodych ludzi, którzy gdzieś byli zawodnikami, czy na przykład zrobili patent żeglarza, a nie mają pomysłu, żeby zatrzymać ich w klubie i dać też jakąś ofertę rozwoju.
Czyli można powiedzieć, że to taki podstawowy młody instruktor jeszcze zanim skończy, zdobędzie średnie tak, wykształcenie tak, i będzie mógł pójść tak. na nauczyciela. I może być niepełnoletni, więc ma być asystentem, pracować razem z nauczycielem, czy z instruktorem, czy z trenerem. Ciekawe, a kiedy planujecie to wprowadzić? Jeżeli uda nam się pilotażowo chociaż zrobić jeden takie szkolenie w tym roku, to spróbujemy. No jesteśmy w trakcie pracowania, bo mamy, tak jak mówiłam, tu jest asystent nauczyciela żeglowania, jest nauczyciel żeglowania, jest instruktor żeglarstwa PZŻ, instruktor sportu i potem wykładowca, trener. Bo tak połączyliśmy sobie to w takie cztery grupy i jesteśmy mniej więcej w połowie, no już nawet dalej, bo już przy instruktorze żeglarstwa, no ale jeszcze nas czeka trochę pracy. Chcielibyśmy to zrobić solidnie, dobrze, jako jeden dokument i może się uda właśnie pod koniec sezonu pilotażowo takie szkolenie przeprowadzić, ale tego jeszcze nie wiemy. Natomiast chcielibyśmy już w przyszłym roku spróbować pracować w tym systemie. Czyli w 2025, żeby on już ruszył. Tak, żeby już ruszył. No pamiętajmy, że też jeszcze mamy inną rzecz jak kwalifikacje rynkowe, do których jesteśmy zobligowani, byliśmy zobligowani opracować je z poziomu ministerstwa. Zresztą wszystkie związki sportowe, również Polski Związek Żeglarski takie kwalifikacje, 3 kwalifikacje rynkowe zgłosił. W zasadzie 4, bo jedna jest bardziej techniczna od strony technicznej i ta kwalifikacja chyba już jest nawet wpisana do rejestru, ale to podlega pod inne ministerstwo i tam to się szybciej dzieje, bo jest ich mniej. Natomiast w Ministerstwie Sportu trochę wolniej, ale czekamy już na ten ostatni etap wpisania do rejestru kwalifikacji rynkowych i również później będziemy mogli być taką instytucją certyfikującą, walidującą, więc walidującą i certyfikującą, ale to jeszcze chwilę, jeszcze więc chwila. Kwalifikacje rynkowe też będzie taki produkt na rynku. A powiedz mi, masz wiedzę, ilu w ogóle jest instruktorów w Polsce? Mówimy o PZŻ, no bo tych takich mianujących... Nie mamy. Ja mogę powiedzieć, jakie są ostatnie numery, więc ich jest ponad 5 tysięcy. Natomiast to nie znaczy, że tylu instruktorów jest, no bo nie mamy rejestru chociażby tych, którzy już odeszli na wieczną wachtę, czy tych, którzy zrobili uprawnienia i zupełnie się tym nie zajmują. Więc nie mamy takiego rejestru i wydaje mi się, że to jest rzecz, której brakuje. Nie tylko w Polskim Związku Żeglarskim, ale w ogóle na naszym rynku żeglarskim, takiego stowarzyszenia instruktorów żeglarskich. Żebyśmy mieli wtedy faktycznie po pierwsze świadomość, ilu mamy aktywnych instruktorów żeglarstwa i w tym żeglarstwie powszechnym. W tym sportowym jest łatwiej, no bo oni mają licencje sportowe, żeby pracować z zawodnikami, więc tam bardziej są oni policzalni i bardziej tak zintegrowani. Natomiast tutaj jest bardzo rynek rozproszony. Mamy PZŻ, który ma mnóstwo klubów, mamy podmioty upoważnione, mamy szkoły, mamy ośrodki, więc myślę, że warto by było jakby takie właśnie jak w stowarzyszeniu, jak w Polskim Związku Narciarskim, że mają swoje stowarzyszenie instruktorów narciarstwa, który zajmuje się właśnie tą stroną instruktorską. Bo jako takie tam próby takich powstawania stowarzyszeń, jakieś tam stowarzyszenia są, tak, jest stowarzyszenie, jest HALS założony przez Jurka Durejkę, jest w Okręgu Śląskim, oni mają swoje stowarzyszenie instruktorów, więc jest kilka takich, ale myślę, że takie ogólnopolskie, jasne, które zrzeszałoby wszystkich instruktorów, niezależnie czy to będzie instruktor powiązany z PZŻ, powiązany z Morką, czy z jeszcze inną szkołą, żeby byli w jednym miejscu, bo to wtedy jest świetne takie miejsce, gdzie możemy wymieniać się doświadczeniami, gdzie możemy prowadzić świetne szkolenia, gdzie no jest taką płaszczyzną do wymiany właśnie doświadczeń i po prostu do szkalania. A to chociaż orientacyjnie, ile na przykład zdało pozytywny egzamin w ubiegłym roku? W ubiegłym, ponieważ egzamin był jeszcze teraz całkiem niedawno, bo w grudniu, w warunkach zimowych, to Szczecin właśnie przoduje się, śmieje, że tam oni robią wczesnozimowe i późnozimowe egzaminy i w tym roku to się ziściło, bo prawie, że zamarzło Dąbie, plus jeszcze było dużo śniegu, musieliśmy łódki odśnieżać jak samochody, rozkuwać cumy, żeby można przeprowadzić egzamin. Nauczyciela żeglowania oczywiście jest dużo więcej.
To jest tak na poziomie 40 paru osób, to, no, instruktor żeglarstwa rocznie, na takim poziomie, natomiast nauczyciela żeglowania około 300 osób, mniej więcej. Całkiem spora gromadka. Dużo więcej na przykład niż instruktorów sportu w PZŻ-cie, bo to jest tak na poziomie około 30 osób, a tutaj mamy, nie mam jeszcze dokładnych danych za ten rok, ale no, w ubiegłym roku to było na tym poziomie. I że to jest zawsze około tam 30 paru egzaminów w danym roku zgłoszonych na nauczyciela żeglowania i około tam kilkunastu egzamin instruktorów PZŻ. Czyli zapotrzebowanie jest. Zapotrzebowanie jest, pomimo że, tak jak wiemy, no jest uwolniony zawód i można bardzo łatwo i prosto uzyskać uprawnienia instruktora żeglarstwa, to jednak wiodące ośrodki, wiodące szkoły, plus mówię projekty, gdzie trzeba wykazać się kadrą, określają, jakie to mają być uprawnienia. No i ja przykładowo u siebie tam w Kaliszu od 2 lat nie zrobiłem kursu żeglarskiego, bo nie mam kadry. Po prostu, a sam już czasu nie mam, więc ja tam chętnie przyjmę do pracy, aczkolwiek no pierwsze pytanie, no pokaż co potrafisz, tak? Co potrafisz, tak, bo jak to wszyscy mówią, uprawnienia za nas nie żeglują, nie prowadzą zwłaszcza zajęć, tutaj, więc tutaj musimy się wykazać. No mówię, to uwolnienie zawodu trochę zepsuło nam rynek, nie tylko u nas, jeżeli chodzi o naszą działkę żeglarską, ale w każdej dyscyplinie sportu, no, że pojawiło się wiele osób, które posiadają uprawnienia, a nie posiadają kompetencji. Tak, wystarczy przejrzeć internet, można zostać instruktorem pływania bez wchodzenia na basen. Tak, nawet bez umiejętności pływania, bo na jednym spotkaniu w ministerstwie, gdzie jeszcze był pan wiceminister Widera, no zwrócono uwagę na ten problem i właśnie był pokazany filmik jednego z zawodników, pływaków, który siedząc przed komputerem w okularkach, płetwach, czepku, zdał egzamin na instruktora żeglarstwa, po czym, instruktora pływania, przepraszam, po czym zadzwonił do firmy, w której robił ten egzamin, że tak naprawdę to on nie potrafi pływać i usłyszał, że to nie ma znaczenia, bo i tak to jest nieweryfikowane. No brawo. Dobra, wróćmy do żeglarstwa. Rok się zaczął, jakie masz plany na ten rok? Na pewno plany szkoleniowe, instruktorskie, na pewno dopracowanie One System, przypilnowanie kwalifikacji rynkowych, bo chcielibyśmy, żeby ona już no, sfinalizować ten temat, żeby były wpisane do Krajowego Rejestru Kwalifikacji, a z tym się wiąże potem przygotowanie całej walidacji instytucji certyfikującej, to bardzo dużo pracy, ale chcielibyśmy tutaj się wywiązać w ministerstwie z tego tytułu. To jest uporządkowanie też jeszcze wielu tematów związanych z patentami, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówili. Tak, to sobie zostawiamy na osobne spotkanie, bo było dużo pytań, ale umówiliśmy przede wszystkim się, że tak, kiedy indziej. Chcemy tutaj zrobić wiosną tradycyjnie nasze szkolenie dla kadry instruktorskiej, w tym właśnie szkolących instruktorów. Zawsze dla mnie akurat to jest ważną rzeczą, bo to taki mój konik, położyć nacisk na szkolenia instruktorskie, żeby było ich nie tyle więcej, ale żeby były coraz lepszej jakości. Ale też zależy nam oczywiście na tym, żeby kadry instruktorskiej, bo jak sam zauważyłeś, brakuje. Brakuje kadry instruktorskiej, żeby jej przybywało, żeby trochę zaktywizować niektóre ośrodki, które tych szkoleń instruktorskich nie robią, żeby wróciły do tematu, bo co jakiś czas, tak jak chociażby Szczecin po kilku latach wrócił i robi to, co naprawdę dobrze. I staramy się tych ośrodków pozyskać jak najwięcej, żeby tych szkoleń instruktorskich było dobrych szkoleń instruktorskich. Rozumiem, że to taki drobny pstryczek do mnie, żebym się wziął też, na robotę. Też, dobrze, bo tam dobrze. U Was nie ma szkoleń dobrze. Instruktorskich, a kiedyś były i były bardzo dobrze, więc warto do tego wrócić. Więc na pewno no tą działką szkolenia instruktorskiego najwięcej będę się zajmowała. No oczywiście też rejsy, no bo bez tego trudno żyć i funkcjonować, więc i większe, i mniejsze, więc i Pogoria, i mniejsze jachty, więc takie plany są. No to co, stopy wody pod kilem? Nie dziękuję. Nie wolno, wiatru w plecy. I ja mam dla Ciebie taki drobny upominek z podziękowaniem, ponieważ wymyśliłem zawsze gościowi jakiś tam daje upominek, a tutaj poprosiłem, żeby moja żona ze swojej firmy Danowiec coś przygotowała. Dziękuję także można bardzo, powiedzieć, że dziękuję. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Danowiec. Elegancką, rozmarynową, zapachową świeczkę. Fantastyczna rzecz. O, jak pięknie pachnie. Hydrolacik i jakieś tam naturalne mydełko. Bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję jak za rozmowę. Zapakowane. O
patentach i weryfikacji będziemy rozmawiali innym razem, bo to jest temat tak, rzeka. Tak, to jest temat rzeka, ale też temat, który wymaga trochę doprecyzowania, uporządkowania, ponieważ wiele osób nie do końca potrafi rozdzielić, które przepisy i które wytyczne wynikają z ministerstwa, z rozporządzeń. Od 2013 roku wydawałoby się, że to już jest tak oczywiste, się okazuje, że to nadal nie jest oczywiste, a które wynikają na przykład z naszych regulaminów, z naszych instrukcji PZŻ-u. I myślę, że warto tym się też zająć, warto też, myślę, że porozmawiać z ministerstwem, że pewne rzeczy no, wymagają już po 10 latach, w zasadzie 11 już uaktualnienia czy no, doprecyzowania, bo wiele takich przepisów, jak wiemy, jest nieprecyzyjnych. Myślę, że tutaj poproszę Cię, żebyś zaprosiła kogoś z komisji szkolenia, to na pewno tak, byłoby tak, i z komisji wskazane. Szkolenia i też zespołu, który weryfikuje właśnie dokumenty staże kapitana jachtowego, bo to budziło wiele kontrowersji, wiele emocji, więc warto by było też spotkać się z tymi osobami, żebyśmy mogli przedstawić, co kierowało nami, żeby taka instrukcja powstała. Jasne, no ale to na następnym spotkaniu. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.